Księżna Kate od kilku miesięcy przechodzi leczenie w związku z diagnozą nowotworu. Nie omieszkała jednak przekazać kilku słów księżniczce Annie, która ostatnio trafiła do szpitala. Co napisała Kate? Księżna Kate usłyszała diagnozę nowotworu po tym, jak poddała się zaplanowanej operacji brzucha. Od kilku miesięcy przechodzi leczenie, w tym przyjmuje chemię zapobiegawczą. Fani rodziny królewskiej z zachwytem jednak przyjęli jej obecność podczas Trooping the Colour. Kate pokazała się publicznie po raz pierwszy od grudnia 2023. Księżniczka Anna trafiła do szpitala. Czerwca 2024 roku Pałac Buckingham przekazał w oficjalnym komunikacie, że księżniczka Anna trafiła z niegroźnymi obrażeniami i wstrząśnieniem mózgu do szpitala. Jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, jednak szpital postanowił pozostawić Annę na obserwacji. Choć siostra Karola III nie jest w stanie przypomnieć sobie dokładnie, co się stało, jednak zespół lekarzy ustalił, że jej obrażenia wskazują na kopnięcie przez zwierzę, jak przekazał Daily Mail. Król był na bieżąco informowany i dołącza do całej rodziny królewskiej, przesyłając księżniczce najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, podał Pałac Buckingham. Księżna Kate usłyszała diagnozę nowotworu po tym, jak poddała się zaplanowanej operacji brzucha. Od kilku miesięcy przechodzi leczenie, w tym przyjmuje chemię zapobiegawczą. Fani rodziny królewskiej z zachwytem jednak przyjęli jej obecność podczas Trooping the Colour. Kate pokazała się publicznie po raz pierwszy od grudnia 2023. Księżniczka Anna trafiła do szpitala. Czerwca 2024 roku Pałac Buckingham przekazał w oficjalnym komunikacie, że księżniczka Anna trafiła z niegroźnymi obrażeniami i wstrząśnieniem mózgu do szpitala. Jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, jednak szpital postanowił pozostawić Annę na obserwacji. Choć siostra Karola III nie jest w stanie przypomnieć sobie dokładnie, co się stało, jednak zespół lekarzy ustalił, że jej obrażenia wskazują na kopnięcie przez zwierzę, jak przekazał Daily Mail. Król był na bieżąco informowany i dołącza do całej rodziny królewskiej, przesyłając księżniczce najserdeczniejsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, podał Pałac Buckingham. Księżna Kate przejęła się stanem księżniczki Anny. Król nie był jedyną osobą, która przejęła się wypadkiem księżniczki Anny. Także księżna Kate, choć sama poddaje się leczeniu nowotworu, nie mogła przejść wobec tego wydarzenia obojętnie. Księżna Walii przesłała siostrze króla, która przebywa w szpitalu z powodu drobnych obrażeń i wstrząśnienia mózgu, najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, cytują słowa Kate portale internetowe. Także książę William okazał ciotce szacunek i troskę, udając się do szpitala w towarzystwie jej córki, Zary Tyndall. Księżniczka Anna ma zostać wypisana pod koniec tego tygodnia. Na razie wszystkie jej zobowiązania zostały anulowane.